Ja bardzo dziękuję, ale myślę, że w tej chwili rzeczywistość jest ciekawsza od wszystkich powieści, z tych doświadczeń, o których Pani wspomina. Bardzo ważne było 18 lat pracy w reklamie, ponieważ wtedy zobaczyłem od środka, jak wygląda biznes, jak wyglądają związki i relacje biznesu z mediami, z polityką. I to mi ogromnie później ułatwiło pracę jako dziennikarzowi śledczemu, bo po tych 18 latach, kiedy widzę jakąś umowę, to dość szybko jestem w stanie ocenić, czy ona jest prawdziwa, czy fikcyjna. Czy na przykład, czy mowa jest tutaj o prawdziwym kontrakcie biznesowym, czy to jest jakaś forma, łapówki. Może ja, skoro już złapałem mikrofon, przedstawię Grzegorza, bo Grzegorz jest dziennikarzem śledczym tygodnika Polityka, najpoważniejszego tygodnika w Polsce. Przez długi czas był też redaktorem naczelnym internetowej wersji Polityki, serwisu polityka.pl. I Grzegorz, książka Grzegorza moim zdaniem to jest książka, którą każdy Polak powinien przeczytać. Ja jestem pełen podziwu, bo poruszamy podobne tematy i w pierwszej części mojej książki Morawiecki i jego tajemnice ja też piszę o tym, że afera taśmowa jest z 2014 roku była operacją rosyjskich służb specjalnych, które w ten sposób dały władzę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast Grzegorz znalazł na to jeszcze więcej twardych dowodów niż ja. Właściwie cała książka Grzegorza, książka Obcym alfabetem, jak ludzie Kremla i PiS zagrali podsłuchami, cała ta książka składa się z samych dowodów, pomijając kilka stron wstępu, do tego stopnia, że Grzegorz Rzeczkowski nawet zidentyfikował po nazwisku jednego z agentów rosyjskich cywilnych służb specjalnych, którzy opiekowali się tymi restauracjami w Warszawie, gdzie podsłuchiwano polityków Platformy, żeby ich skompromitować i utorować Kaczyńskiemu drogę do władzy. Ta książka to jest dynamit. I w normalnych warunkach bardzo bym się dziwił, że polskie media udają, że tej książki nie ma. Ale już przekonałem się, że nasze media, szczególnie od dwóch, może nie od trzech, ale od dwóch lat, od półtora roku są niezwykle zastraszone i panuje ogromny strach przed poruszaniem takich tematów. Szczególnie przed poruszeniem tego tematu. Tematu rosyjskich powiązań PiS i rosyjskiej protekcji, rosyjskiej ochrony, czy rosyjskiej pomocy dla PiS. Ja się temu nie dziwię, bo ten temat ma ogromną moc rażenia. Według polskich badań 50% Polaków boi się Rosji. W tym jest bardzo, to dotyczy też bardzo wielu wyborców PiS. Według badań robionych przez zagraniczne instytuty w Polsce nawet 58% Polaków boi się Rosji, więc ta prawda, która jest w tej książce, jest dla PiS miażdżąca. Media jej nie poruszają, ponieważ mamy do czynienia z takim dziwnym zjawiskiem, że nawet te media, które teoretycznie walczą o demokrację czy o wolność słowa, które zwalczają PiS, jakby ograniczają się do takiego zwalczania, które PiS-owi nie szkodzi, bo koncentrują się na jakichś aferkach korupcyjnych, które w normalnych warunkach też byłyby kompromitujące, nawet miażdżące dla władzy, ale nie mamy normalnych warunków. Mamy w tej chwili taką sytuację, że ludzie zostali poniekąd skorumpowani i afery korupcyjne ich w związku z tym niewiele obchodzą. Jest to słynne powiedzenie, że PiS kradnie, ale się dzieli. Natomiast ciągle w polskiej kulturze jest bardzo duży opór przed braniem pieniędzy od zdrajcy, przed braniem brudnych rubli. Pieniądze od złodzieja to nie jest wielki wstyd wziąć, natomiast pieniądze od zdrajcy, pieniądze za zdradę, to jest wielkie tabu. Dlatego gorąco i słusznie, dlatego gorąco zachęcam Państwa do czytania tej książki. I raz jeszcze muszę powiedzieć, że
Dawno nie spotkałem się z takim warsztatem śledczym i dziennikarskim, z taką wnikliwością i rzetelnością i szczegółowym dbaniem o każdy aspekt prawdy, jak to, co zaprezentował w tej książce Grzegorz Rzeczkowski. Przepraszam bardzo, już oddaję. To skoro nawiązał Pan już do warsztatu, to bardzo bym chciała, myślę, że wszyscy chcielibyśmy usłyszeć, na czym polegał ten Pański warsztat, Panie Grzegorzu, jak wyglądała praca nad tą książką. Na początku to mogliśmy czytać Pańskie artykuły, szereg artykułów w Polityce na ten temat, ale rozumiem, że materiału było dużo, wobec tego mamy książkę. Tak, materiału było dużo, dużo więcej, ale zanim o tym opowiem, to chciałbym podziękować Państwu za przybycie, Państwu za zaproszenie i Tomkowi za takie wprowadzenie, właściwie laudację na swój temat. Faktem jest, że wyszła mi, tak muszę powiedzieć, wyszła mi książka, co do której miałem zupełnie inne oczekiwania, bo na początku sądziłem, że zbiorę to, co już zgromadziłem, całość i po prostu wydam jako taki swoisty raport, którego w tej sprawie zabrakło. Nie spodziewając się, że tak łatwo w sumie dokopię się do rzeczy tak wprost poruszających, bo sądziłem, że 5 lat prześwietlania tej sprawy przez różnych dziennikarzy to jest 5 lat właśnie, które pokazały już wszystko i że więcej właściwie trudno będzie coś wydobyć na światło dzienne, tym bardziej, że przy pracy nad artykułami na Polityki z wieloma osobami rozmawiałem, także ze służb, rozmawiałem z osobami, które były bliskie tej sprawie i no, nie znalazłem ani jednego tropu, który później znalazłem sam, szperając chociażby w rejestrach sądowych. Tu okazało się, że to jest strzał dziesiątkę, że jest to skarbnica wiedzy, która momentami no, przeraża rzeczywiście. Przeraża nie tylko tym, że takie rzeczy mogą się dziać, że wydawałoby nam się, że to się dzieje tylko na filmach i do tych może w dalszej przeszłości, ale przerażające, jak w sumie łatwo do tych wniosków, do których ja doszedłem i do tych faktów, które znalazłem, dojść. I że trzeba mieć naprawdę zamknięte oczy i przewiązane jeszcze jakąś przepaską, żeby ich nie dostrzec. Po prostu każdy, kto chciałby znaleźć to, co ja znalazłem, to by to zrobił. Wystarczyło pójść do rejestru sądowego i zobaczyć. I zobaczyć, czym była spółka, czy właściwie dwie spółki, Sowa i Przyjaciele, które prowadziły restaurację, pod jakim adresem się mieściły, jacy ludzie ją prowadzili, kim był pan Robert Sowa. Sprawdzając te wszystkie fakty i nie wstając za bardzo zza biurka, dojść na Cypr i spotkać tam pewną kancelarię, a stamtąd już prosto na Kreml i prosto właściwie do Moskwy dojść powiązań. I to nie jest tak, że to jest najbardziej, myślę, ważne, że Polska w tej całej operacji nie była jakimś takim, powiedziałbym, no może odpryskiem, można to nazwać odpryskiem, ale wpadliśmy w wir naprawdę politycznej intrygi z najwyższej półki. Bo ci ludzie, którzy pojawiają się w tej sprawie, pojawiają się też w aferze Russiagate, czyli rosyjskiego wpływu na wybory w Stanach Zjednoczonych. Ci ludzie, których opisuję w książce, prowadzili negocjacje z Donaldem Trumpem. Chodziło o budowę hotelu, czy biurowca, czy jego dzieła pod tytułem Trump Tower w Moskwie.
Czyli mówimy o ludziach, którzy zostali przez Kreml wykorzystani do najważniejszych, najbardziej wrażliwych, delikatnych, ale i ze względu na wagę strategicznych zadań. Więc tu nie ma mowy o jakiejś partyzance, tu nie ma mowy o tym, że tu jeden kelner z drugim i panem jakimś Markiem się skrzyknęli i stwierdzili, to my to nagrywamy panów polityków. Mamy po prostu do czynienia z operacją specjalną przeprowadzoną przez rosyjskie służby, najprawdopodobniej GRU, które jest jakby wyspecjalizowane w prowadzeniu takich ofensywnych, zaczepnych, wrogich akcji o charakterze, można powiedzieć, trochę militarnym, bo tym różni się wywiad cywilny od wywiadu wojskowego, że jednak wywiad wojskowy działa bardziej agresywnie i działa właśnie w tym kierunku, żeby przeciwnika, tak jak na polu bitwy, zniszczyć, a nie tylko po to, żeby wydobyć od niego informacje użyteczne dla jakiegoś celu. Więc to budzi najwyższy niepokój, a już sprawa, kwestia śledztwa, które niczego nie wyjaśniło, kwestia tego, że do dzisiaj nie jest prowadzone nowe postępowanie, zostawiam bez komentarza, bo tu chyba brakuje sformułowań, brakuje skali, żeby to określić, skoro sama afera jest dosyć przerażająca i bulwersująca. To postępowanie polskich służb, szczególnie teraz pod tą władzą, kiedy już wiadomo mniej więcej, co się wydarzyło i kto za tym stał, no jest tym bardziej trudne do oceny właśnie z tej racji, że brakuje skali. Właśnie jakby nawiązując do tych naszych służb, no to mam wrażenie, znaczy nie wrażenie, tylko jakby z lektury, no ja się przyznam, że artykułów, bo jeszcze książki całej nie przeczytałam, ale artykuły, być może nie wszystkie, ale szereg w Polityce czytałam, natomiast no one wskazują na to, że część naszych służb wiedziała, prawda? Tutaj miała sygnały o tych podsłuchach, z tym, że sytuacja wyglądała tak, że wtedy 5 lat temu, kiedy to się działo, w tych służbach też działał i pracował pan Kamiński. Jakoś jest tak, że te osoby, które z nim współpracowały, między sobą gromadziły, wymieniały te informacje. Natomiast zadziwiające jest to, dlaczego to na przykład nie dochodziło do pana Wątnika. Służby wiedziały i nie wiedziały, bo jeżeli traktujemy służbę OMAS, czyli jako zbiór oficerów, funkcjonariuszy, no to można powiedzieć tak, służby wiedziały, bo byli funkcjonariusze, którzy wiedzieli, ale to nie byli funkcjonariusze tych, inaczej, to nie byli funkcjonariusze, którzy służyli tym interesom państwa i tych służb. Oni służyli interesom własnym i swoich mocodawców z zewnątrz, czyli z kręgów pisowskich. I tak przyjmowali, dawkowali tę wiedzę, żeby ta wiedza o podsłuchach rozprzestrzeniła się w służbach, ale żeby osoby, które tymi służbami kierują, nie wiedziały, skąd ta wiedza pochodzi, co jest źródłem tej wiedzy. Znaczy, mówiąc wprost, jeżeli spotkalibyśmy się z państwem, którym z państwa, tak, tutaj spotykam się, ja bym zaczął opowiadać, że no mówi się, słyszałem o tym, że szef NIK-u to ma jakieś brudne interesy, tak, z jakimiś gangsterami, jak nie wiadomo do końca z kim, że podobno prowadzi jakieś, ci gangsterzy mają jakieś kolejne brudne interesy o podłożu takim stenerskim, ale nie wiadomo do końca kto i gdzie, no to przekazuje wiedzę, no przekazuje.
ale czy mówię, kto jest w to zaangażowany, gdzie to się dzieje, jak długo, no nie mówię o tym, prawda? I to, ten typ przekazu płynął od Falenty i związane z nim funkcjonariuszy w górę, o ile w ogóle płynął. Znaczy, pojawiały się w CBA, były raporty, które były jakby zapisywane w systemie, natomiast ta wiedza, to jest pytanie, gdzie szła ta wiedza, gdzie się, do kogo ona dotarła, nie jest jasne. Paweł Wojtunik, szef CBA, mówi, że o tym nie wiedział, czyli że funkcjonariusze ukryli przed nim tę informację. Próbowano też wstrzyknąć tę wiedzę do ABW i robił to Martin Bożek przez swoje kontakty, kiedyś prawa ręka Mariusza Kamińskiego, przez swoje kontakty w ABW i też można powiedzieć, że ta wiedza gdzieś się pojawiała w ABW, że niektórzy funkcjonariusze, którzy mieli styczność z Falentą, co nieco wiedzieli, ale właśnie znów wiedzieli, ale przekazywali albo niewiele, albo tyle, żeby nie było wiadomo skąd to pochodzi. Jeden z moich informatorów powiedział mi, że Falenta mówił taśmami, to znaczy znów przekazywał to, co na taśmach było, ale nie mówił skąd to wie, kto tak mówił, kto mu tę wiedzę przekazał. Nie mówił, nikomu nie przydał, nie powiedział, słuchajcie, wiem, że od roku, dwóch, półtora miesiąca ktoś podsłuchuje, czy są podsłuchiwani ludzie, którzy spotykają się w sobie przyjacioła, że stoi za tym i Grekowski z Iksińskim, że podsłuchanych są Kowalski, Nowak i Malinowski, prawda? Nie, on tak nie mówił. On nie podawał faktów, on snuł jakieś opowieści, czyli nie mówił, nie była to literatura faktu, była to czysta właściwie proza z elementami faktograficznymi, więc no, wiadomo, że trudno jest taką informację zweryfikować, trudniej jest ją wykorzystać nawet operacyjnie, ale w ten sposób Falenta mógł mówić, ja mówiłem, służby wiedziały. Po co tak? To się ułożyło po to, żeby przerzucić winę na służby, żeby sprawić wrażenie, i to była ta to sedno operacji pisowskiej, żeby wstrzykując tę truciznę do służb, powiedzieć, że to służby były źródłem, że to służby ten spisek ukuły, a nie nikt z zewnątrz, nie żaden pan Falenta i reszta. I to było, na tym się zasadzało jakby sedno tej sprawy, żeby później oczyścić Falentę. Falenta, ja byłem informatorem służb legalnym, współpracowałem, patriotą, który mówił o tym, co się dzieje, więc dlaczego mnie skazujecie? No i układ był taki później, żeby pan Marek Falenta, zresztą prokuratura takiej kary zażądała, 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. No i taki był plan, żeby pan Marek Falenta dostał te 1,5 roku, żeby był człowiekiem wolnym i mogącym dalej swoje interesy robić. Tylko plan się posypał za sprawą sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał pana Marka nie dość, że na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, to podwyższył mu z 1,5 do 2 lat. To sąd apelacyjny zaakceptował. No i tu cały plan się posypał. A posypał się także dlatego, że w ABW jednak znaleźli się ludzie, którzy starali się sprawę wyjaśnić i pokazali rolę Martina Bożka, za co zresztą są szykanowani dzisiaj. No i dzięki temu wiemy, jak to wyglądało od tej strony. Ale byli też ludzie w ABW, którzy pilnowali, żeby sprawa, no, żeby funkcjonariusze za bardzo na wschód nosów swoich nie wystawili i żeby nie badali wątków rosyjskich. Stąd wątki rosyjskie, choć takie poszlaki już się pojawiały na samym początku tego dochodzenia. Niektórzy dziennikarze wskazywali, że Falenta handlował węglem rosyjskim, że miał interesy z Rosjanami. No ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić wyżej niż Falenta, że Falenta jest tym fałszowym tropem, że Falenta był takim królikiem, zającem wystawionym na strzał,
a prawdziwi sprawcy kryli się znacznie dalej, znacznie wyżej, schowani za swoimi narzędziami, wykonawcami, takimi jak Marek Walenta. I to starałem się pokazać w książce. A fakty, które zgromadzę już po tym, jak książka została opublikowana, tylko tę tezę potwierdzają. Czy to oznacza, że możemy liczyć na jakiś kolejny tom? To już zależy. To zależy od wydawcy. Ja jeszcze właśnie tutaj... Przedstawiciel wydawcy, powiem, że bardzo bym się cieszył, gdyby się pojawił ten tom. Teraz takie pytanie w zasadzie do obu panów, bo o tych powiązaniach kremlowskich są obie książki. Dlaczego tak jest, że czytelnicy nie dowierzają, że politycy polscy mają powiązania z agenturą kremlowską i mafią rosyjską? Czytelnicy dowierzają. Czytelnicy, ci, którzy czytają, książki się sprzedają w tysiącach, dziesiątkach, nawet setkach tysięcy egzemplarzy. Pierwsza z nich. I ci, którzy czytają te książki dokładnie, ja się nie zetknąłem z jakimś sceptycyzmem u tych, którzy książki przeczytali i zajrzeli też do przypisów, bo książki są bardzo dokładnie udokumentowane. Natomiast niedowierzanie pojawia się u ludzi, którzy tych książek nie czytali. Pojawia się u niektórych polityków, być może pojawia się u dziennikarzy, czy też publicystów, którzy komentują naszą rzeczywistość, być może. Ale ja zauważyłem, że to nie jest nawet niedowierzanie, tylko raczej taka niechęć do zmierzenia się z tym tematem, unikanie go. Tutaj chlubnym wyjątkiem są Jacek Żakowski Eliza Michalik, którzy się z tym tematem skonfrontowali i o nim mówili i stracili pracę, w związku z tym wyrzucono ich z Superstacji. Przy czym pani Elizie powiedziano wprost, że wyrzucają ją za to, że zapraszała mnie i Grzegorza do studia i mówiliśmy o rosyjskich powiązaniach PiS. Myślę, że źródło niedowierzania jest bardzo proste. PiS świetnie się zakamuflował jako partia, zaściankowa partia polska, czysto polska, która nie wierzy w istnienie zagranicy. Prezes ma u siebie w pokoju globus Polski, jak wiemy, i tak dalej. Co jest o tyle prawdą, że Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście interesuje Polska, a świat zewnętrzny interesuje go znacznie mniej, ale to jest sprawny polityk, on jest świadomy, że ten świat zewnętrzny istnieje i on jest sprzymierzyć się w tym świecie zewnętrznym z każdym, nawet z szatanem, pod warunkiem, że dostanie, że ten szatan da mu władzę w Polsce, ponieważ to jest jego absolutny, największy, najważniejszy cel. Żadne inne względy, nawet tragedia smoleńska, którą PiS eksponował w sposób wręcz, której PiS używał w sposób wręcz chwilami naprawdę niestosowny, a o której nagle zapomniał, jak doszedł do władzy. Te wszystkie względy nie mają większego znaczenia. Zresztą Jarosław Kaczyński, nawet jeśli przez chwilę wierzył, że Rosjanie zabili mu brata, to już od dawna w to nie wierzy. Myślę, że PiS się dobrze kamufluje, ale i to jest ważny czynnik, ale PiS się może dobrze kamuflować jako zjawisko, udawać zjawisko czysto polskie, bo sprzyja mu strach, lęk. Bardzo wielu z nas niestety czuje się lepiej, myśląc, że ta wojna o wolność, o demokrację, o standardy, którą teraz prowadzimy w Polsce, standardy demokracji, o zasady, bardzo wielu z nas się czuje lepiej, myśląc, że to jest wojna ze śmiesznym, głupim, polskim kaczorem, tak jak my to sobie wyobrażamy, który nie wiadomo dlaczego od 2014 roku zrobił się strasznie sprytny i skuteczny. Ale przecież to jest ten sam głupi kaczor. I nie chcemy przyjąć do wiadomości, że co najmniej od 2014 roku
pomagają mu Rosjanie, a wielu polityków jego partii prominentnych ma powiązania z Rosją sięgające jeszcze lat 80. Czujemy strach na myśl o tym, że nasza wojna jest wojną z Putinem, a nie z Kaczyńskim. Z Putinem, który jest kimś nieporównywalnie znacznie bardziej potężnym i przemyślnym. Ale tak jest. Nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje w Polsce i na świecie. Grzegorz Rzeczkowski powiedział kiedyś bardzo dobrze, że szaleństwem i jakąś dziwną odmianą głupoty jest przeświadczenie, że Rosjanie posadzili, przeświadczenie, świadomość, że Rosjanie posadzili swojego człowieka na najwyższym tronie w Waszyngtonie, właśnie rozszarpują Wielką Brytanię na strzępy, rozszarpują Hiszpanię, bo tam sponsorują katalońskich separatystów, o mało nie posadzili we Francji na prezydenckim tronie pani Le Pen, ładują masę pieniędzy w Alternative für Deutschland, która wygrywa we wschodnich landach Niemiec, mają Orbana, ale Polski nie tknęli. Nie, tak, że w Polsce się wszystko dzieje samo, że wszędzie na świecie populiści doszli do władzy z pomocą Rosji lub prawie doszli do władzy, co jest udowodnione, bo w przypadku Trumpa dowody są miażdżące, a w przypadku pani Le Pen sprawa jest jawna, była jawnie finansowana przez Kreml. I wszędzie tam to się zdarzyło z pomocą Rosji, a tylko w Polsce populiści sami z siebie. Ten głupi kaczor nagle stał się taki skuteczny w 2014 roku. Akurat wtedy, kiedy Donald Tusk poszedł na dyplomatyczną wojnę z Rosją, akurat wtedy, kiedy rząd Platformy Obywatelskiej stał się dla Rosji skrajnie niewygodny ze względu na poparcie dla Ukrainy, akurat wtedy PiS jakoś sam z siebie zrobił się niezwykle skuteczny i wygrał wybory. Taka wiara jest czymś absurdalnym i nie możemy w tym tkwić, bo ja wiem, że to przeraża, bo stając do walki z Putinem, myślimy, stajemy do walki z bokserem wagi ciężkiej, kiedy sami jesteśmy bokserem wagi lekkiej. Ale i to jest nierówna walka, ale ta walka robi się o wiele bardziej nierówna, kiedy ten bokser wagi lekkiej przewiązuje sobie oczy i nie chce widzieć przeciwnika i wmawia sobie, że nie walczy z Mike'em Tysonem, że nie walczy z Putinem, że nie walczy z bokserem wagi ciężkiej, tylko wmawia sobie, że walczy z jakąś myszą, z jakimś śmiesznym kaczorem, z którym na pewno łatwo wygra, tylko nie wolno oczu otwierać podczas tej walki, bo a nuż się okaże, że jednak nie walczy się ze słabym przeciwnikiem. Jeżeli my będziemy tkwić w tej iluzji, to będziemy przegrywać. Wydobycie się z tej iluzji to jest jedyna droga na to odzyskania pełnej demokracji w Polsce. To jest jedyny sposób na obronę naszej demokracji. Ja, nie tylko Grzegorz i ja piszemy o tych sprawach, pisze o tym też Klementyna Suchanow w Wyborczej i w Oko Press. Ona się zajmuje rosyjskim wsparciem dla Ordo Iuris i dla tych wszystkich szaleńców, którzy chcą nas pchnąć do całkowitego zakazu aborcji, do zakazu antykoncepcji, do tego, żebyśmy pogromy homoseksualistom urządzali i tak dalej. Oni, Ordo Iuris nie jest nawet organizacją katolicką. To jest odłam brazylijskiej sekty, która została potępiona przez katolickich biskupów Brazylii jeszcze w latach 80. Oni teraz cieszą się wsparciem Kremla i dzięki temu działają na całym świecie. W każdym kraju nazywają się inaczej. W Polsce nazywali się Ordo Iuris. I te informacje są nie tylko prawdziwe, ale są też potężną bronią. Polacy się boją sekt, Polacy się boją Rosji i w momencie, w którym ktoś przychodzi do was i mówi, no ja na przykład ja się często z tym stykam, w rozmowach jeżdżę teraz po Polsce prezentując książkę i ludzie mnie pytają, ale jak tu mówić o tym LGBT? No bo co się powie coś o tym LGBT, to zaraz cię zakrzyczą, że to są zboczeńcy, którzy tam deprawują małe dzieci. Dobrze wiemy, że w Polsce, jeśli ktoś masowo deprawuje małe dzieci, to nie są to uczestnicy parad równości. To są raczej ci, którzy się chowają pod czarnymi sukienkami, nie pod tęczowymi. I o tym warto przypomnieć, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć człowieku, przecież to jest rosyjska propaganda. Ty nie wiedziałeś, nawet nie myślałeś o tych homoseksualistach.
zanim tego nie zobaczyłeś na jakimś portalu. A zobacz, skąd ten portal. On po polsku pisze, po polsku się nazywa, ta strona internetowa, w której ty te mądrości wyczytujesz, ten profil na Facebooku, ale to jest wszystko z Rosji. Trzeba w ten sposób natychmiast ucinać dyskusję na te tematy. Ja nie rozumiem, dlaczego my nie korzystamy z tego. To jest nie tylko potężna broń, ale też, to też jest prawda. A prawda, oczywiście jest takie powiedzenie, że prawda zdąży założyć buty dopiero wtedy, kiedy kłamstwo już obiegnie cały świat. Tak często jest, ale jednak w końcu, nie zawsze od razu, ale w końcu prawda wygrywa. W końcu każdy kłamca musi się z prawdą skonfrontować i z nią przegrywa. Mamy tę potężną broń, jaką jest prawda, która jest w tych książkach i korzystajmy z niej. To, że akurat politycy niektórzy czy media się obawiają tej prawdy, to jest może dosyć paradoksalna sytuacja, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że to elity, że to właśnie publicyści, politycy nas gdzieś prowadzą. Ale teraz elity są w kryzysie i to my musimy prowadzić nasze elity. Te nasze elity niestety bardzo często osłabione nadmierną wiarą w sondaże. One już nie mówią nam ludzie mądrzy, co wiedzą i do jakich wniosków doszli, tylko raczej próbują usłyszeć, czego my byśmy chcieli, a potem próbują się do nas dostosować. To nie jest zbyt zdrowa sytuacja, ale skoro tak jest, to wykorzystajmy to i mówmy im. Chcemy prawdy. Chcemy prawdy. Nie wierzymy w to, że ta katastrofa, która dzieje się w naszym kraju, jest tylko polska, jest wynikiem tylko polskiej głupoty, tylko polskiej podłości. Nie, nie wierzymy w to. Ja w to nie tylko nie wierzę, ja wiem, że tak nie jest. I musimy im o tym mówić, musimy im przypominać, bo oni niestety, nasi generałowie wolą udawać często, że wojny nie ma. Musimy im przypominać i sami sobie, i wszystkim, i pisowcom. Jesteśmy na wojnie niestety, jesteśmy na wojnie z Rosją. Nie latają bomby, nikt do nas nie strzela, ale tak teraz wygląda wojna. Zamiast bomb jest PiS. Powiedział Pan o tym, jak ważne są te książki i łączy je, znaczy wiele rzeczy je łączy, ale jednym z aspektów, na który ja zwróciłam uwagę, było to, że wydanie zarówno książki Obcym alfabetem, jak też Morawieckiego Tajemnice poprzedzone było próbami deprecjonowania tych książek. To jest tak, że nazwę to w sposób bardzo uproszczony, nie wiem, publicystami czy dziennikarzami prawej strony. Jest to duże uproszczenie. W przypadku książki Morawieckiego Tajemnice na początku, tuż przed premierą usiłowały tę książkę ośmieszyć, a w zasadzie nie tyle książkę, było to posługiwanie się tymi schematami powiązań, aczkolwiek zupełnie w oderwaniu od opisu, który jest w książce i od tych wszystkich przypisów, które temu towarzyszyły. Z drugiej strony, jeśli chodzi o książkę Obcym alfabetem, to się nie podobała ośmiornica, prawda? Na początku ta ośmiornica na okładce, były zarzuty, że nie ma do nich jakichś praw i tak dalej. Oczywiście to wszystko była jakaś totalna bzdura, z którą rozumiem, że sobie i wydawca, i wy jako autorzy musieliście poradzić. Natomiast jakby to rozumiem, że były to takie działania, które miały wpłynąć na takiego zwykłego człowieka i pokazać, Boże, no co to jest, o czym ten, nazwę to Piątek pisze, co on tam rysuje, prawda? Myślę, że Grzegorz zaraz opowie o ośmiornicy.
Ja mogę powiedzieć o tych mapach, tylko to był ogromny błąd ze strony pana Samuela Pereiry, ze strony twórców profilu Prażona Cebula. Jest taki pisowski, to się chyba tak nazywa, jest taki pisowski profil na Facebooku. Oni się tych map bardzo bali, bo kiedy przy pierwszej książce o Macierewiczu, Macierewicz i jego tajemnice, mapa powiązań Macierewicza została wyświetlona w telewizji Superstacja, to w ciągu jednego dnia, w ciągu kilku dni sprzedaliśmy cały nakład książki. Bo ludzie lubią mapy. Mapy pomagają zrozumieć. Czytelnicy lubią mapy. W związku z tym polityczni i propagandyści, którzy te akcje wymyślili, wpadli na taki pomysł, że my te mapy wyśmiejemy, że teraz od tej pory nagle oglądanie map będzie się kojarzyło z jakąś głupotą, paranoją i tak dalej. Ci sami ludzie, którzy w TVP pokazywali jakieś dosyć pokraczne mapy powiązań, nagle stwierdzili, że mapy są złe jako takie i należy je wyśmiewać. Robili to przez kilka dni, może przez tydzień i nagle się cała akcja ucięła, jak ręką odjął, po prostu nagle przestali się z tych map wyśmiewać. Dlaczego? Bo w ten sposób ogromnie rozreklamowali książkę. Jak oni zaczęli te mapy wyśmiewać i pokazywać, to 20 tysięcy ludzi kupiło książkę o Morawieckim. Ponieważ zobaczyli, jest znowu książka z mapami. Na szczęście pisowscy, propagandyści, trolle i hejterzy nie są tak sprawni jak ich rosyjscy mistrzowie. Tyle mogę powiedzieć o tej akcji. No cóż, ja tak kwieciście nie opowiem Państwu o swoich przygodach, bo właśnie nie za bardzo jest o czym mówić. No, kiedy książka się ukazywała, akurat to był taki czas, że Marek Falenta wysłał swoje listy, tak? Do prezydenta, do jeszcze kogoś, tak? Tam media publikowały te listy jego. Natomiast próbowano mnie wrobić jakąś, a to tak delikatnie, jakąś ustawkę z Falentą. No, przy czym zapomniano, że książka została wydana z myślą o rocznicy, piątej, pierwszej okrągłej rocznicy wybuchu afery podsłuchowej. No i doskonale Marek Falenta też o tym wiedział, że będzie rocznica i że w ten sposób zaznaczy swoją obecność i swoje potrzeby. Oczywiście była sprawa, o której pani wspomniała, z zdjęciem ośmiornicy i próbą wmówienia, że to zdjęcie jest plagiatem, co oczywistą było nieprawdą. No i były jakieś strony Cezarego Myzę, nieśmiałe próby deprecjonowania książki na Twitterze, ale to też zostało szybko. Nigdy ten płomień nie wywołał pożaru, to okazał się zapałką, taką jeszcze powiedziałbym zamoczoną, która szybko zgasła. Więc co bardziej powinno niepokoić nie tylko mnie, ale opinię publiczną, jest to, co się dzieje, co robią ludzie opisani w książce, którzy, co ciekawe, nie pozywają mnie za to, co opisałem w książce, tylko na razie próbują pozywać mnie za to, co napisałem w polityce, bo pewnie uznali, że zwycięstwo ewentualnie z polityką da im większy rozgłos niż z wydawnictwem Arbitrum. I przyjmuję kolejne pozwy, ale też te osoby się odkrywają i pokazują swoje też oblicze, mam na myśli i państwa Hopferów, którzy mnie pozwali, pana Szustkowskiego i ostatnio pana Derlatkę. To też ciekawostka, tego nie chcę państwu zanudzać, tylko powiem, że pan Derlatka to był zastępca szefa Centralnego Biura Śledczego, które to Centralne Biuro Śledcze wyjaśniało, w cudzysłowie, aferę podsłuchową. I który to człowiek dwa miesiące po tym, jak odszedł z policji, z Centralnego Biura Śledczego, jak się okazało, dwa miesiące później
podjął pracę w KTK, czyli rosyjskiej firmie energetycznej handlującej węglem z Palentą. Co ciekawe, w tym samym mniej więcej czasie pracował, jak się okazało, co odkryłem, w tej samej firmie niejaki pan Larin. A pan Larin miał bogatą przeszłość specnazowca, prawdopodobnie, tym się nie chwalił, tym się nikt nie chwali, prawdopodobnie związanego z GRU, który był wiceprezesem KTK i spółki zależnej od KTK. Więc do takiej firmy najął się pan Rafał Derlatka, pan inspektor Rafał Derlatka. Takich mamy policjantów, takie mamy służby, że wystarczy. Ja muszę też z bólem powiedzieć, bo to też może nie powinienem, ale pozew napisał, to też tak, żeby Państwu uzmysłowić, że to wszystko nie jest takie, że jakby musimy to, co do nas napływa, filtrować przez własne umysły i starać się być konsekwentni, jeśli Państwo chcecie oczywiście w mówieniu głośno o tych sprawach, mówieniu głośno o tych rzeczach, które są niedobre w naszym kraju. I ja na przykład z pewnym bólem, pewnym takim niedowierzaniem przyjąłem fakt, że pod pozwem podpisał się mecenas Łukasz Hojniak, który mocno opowiadał się po stronie praworządności, pisał, czy stawał w obronie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, etc. Przy czym podpisał się pod pozwem, w którym są ewidentne nieprawdy. Nie chcę wdawać się w szczegóły, ale to też jest bolesne. To pokazuje tak naprawdę, krótko mówiąc, jaką siłę mają ci ludzie, którzy stoją tak naprawdę za KTK, za tą całą sprawą. Jaką siłę, jaką moc nabywczą ma waluta, w którą się posługują. Bo ja zostałem przez pana Derlatkę pozwany o jedno zdanie tak naprawdę. O jedno zdanie. A powstał na ten temat wielostronicowy pozew. I pewnie ta sprawa będzie toczyć się latami. Będzie kosztowała nas, podatników, dużo pieniędzy, dużo pracy sędziów. I to absolutnie nie ma sensu, patrząc na to na chłodno, ponieważ pan Derlatka nawet nie próbował wysyłać sprostowania do redakcji. Natomiast ma to sens, jeśli spojrzycie z punktu widzenia chęci dokuczenia, może nawet zastraszenia, zniechęcenia nas, dziennikarzy, do tego, żebyśmy tym ludziom patrzyli na ręce. Ja tutaj dodam tylko, że te pozwy, o których mowa, nie pochodzą od polityków. Żaden z opisanych przez nas polityków PiS nas nie pozwał. Pozywają nas gangsterzy, miliarderzy, gangstero-miliarderzy związani z jednej strony z Rosją, a z drugiej strony z PiS. Przypadek pana Derlatki jest szokujący, no bo wiceszef Centralnego Biura Śledczego, czyli takiego polskiego FBI, takiej polskiej elitarnej jednostki, prowadzi śledztwo w sprawie afery taśmowej, zajmuje się panem Falentą, bierze go pod ochronę jako informatora, nie znajduje żadnych związków pana Falenty z Rosją, chociaż pan Falenta bierze na kredyt ogromne ilości węgla od Rosjan, Rosjanie zwykle na kredyt nie dają. Pan Falenta jest otoczony przez ludzi związanych z i firmy związane z mafią sądzewską, z rosyjską mafią, ale oficer Derlatka tych wątków w ogóle nie widzi. W ogóle nie widzi tych powiązań, w ogóle nie widzi tych tropów. Potem sobie odchodzi z policji i 2 miesiące później już pracuje w rosyjskiej firmie, która dawała Falencie węgiel. I w firmie, w której jednym z szefów jest człowiek ze specnazu, czyli ze specjalnych jednostek związanych z GRU, czyli z wywiadem wojskowym, rosyjskim. I ten człowiek jeszcze się obraża o jedno zdanie, jeśli dobrze pamiętam, w którym po prostu ten niezwykły przeskok w jego karierze odnotowałeś. Zdanie dotyczące innej sprawy. Innej sprawy. Okej, może nie wchodźmy w szczegóły, ale obraża się
Obraża się o jedno zdanie, to jest zdumiewające, ale najbardziej zdumiewające jest to, że pan Dernatka po prostu to zrobił. I to bardzo wiele mówi też o kondycji naszej policji, naszych służb i naszego państwa. Napisanie takiej książki jak Czapcem Alfabetem czy Morawiecki jego tajemnice jest mnóstwo pracy, która jednak może zostać zniweczona czymś takim jak zablokowanie nakładu, prawda? Jeszcze przed sprzedażą książki. Czy nie obawiali się państwo, panowie tego, bo rozumiem, że samo wydanie książki i to, co bezpośrednio przed nim miało miejsce, to było utrzymywane w, nazwijmy to, tajemnicy, bez jakiegoś wielkiego obnoszenia się tym. Ja tam zauważyłam, że pan do autorstwa tej książki na Twitterze się, że tak powiem, w ostatniej chwili przed wydaniem przyznał. Czy to zamierzone działania? No tak, niestety nie mogliśmy działać jak w normalnej sytuacji, czy w normalnej sytuacji takiej, przed wydaniem książki publikuje się fragmenty, tak, żeby przygotować grunt, zachęcić, poinformować opinię publiczną, że taka książka z taką zawartością znajdzie się w obiegu niebawem. Więc tego nie robiliśmy właśnie z obawy, że spotka nas to, co spotkało, co mogło wtedy spotkać, bo nie wiedzieliśmy, jak się sprawa zakończy, książkę Tomka Morawieckiego, jego tajemnice, bo wtedy tuż książka ukazała się w maju, niedługo potem Tomasz Misiak i jego pełnomocnicy złożyli do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa, czy tak naprawdę wstrzymanie dystrybucji książki, czyli zaaresztowanie, zapułkownikowanie. I obawialiśmy się, czy wydawca obawiał się, że to samo może spotkać moją książkę, więc utrzymywaliśmy fakt jej wydania do ostatniej chwili, dopóki książka nie trafi do dystrybucji. Ale i tak ona była przyjęta przez dystrybutorów, księgarnie, mniejsza nazwy, z pewną taką powściągliwością, ponieważ zostało zamówione kilka tysięcy egzemplarzy, które zeszły na pniu i właściwie w sprzedaży już wysyłkowej, więc książka chyba nawet nie była wyłożona na półki w niektórych miejscach, po czym zanim domówiono, dotarł ta cała machina transportowo, magazynowo, dystrybucyjna zaskoczyła, to minęło kilka dni i w tym czasie książki nie było w księgarniach. Wiem, takie do mnie sygnały powszechnie z wielu stron dochodziły. Więc to też tak na marginesie, jak to wszystko funkcjonuje i jak naprawdę ten nasz rynek słowa jest bardzo, bardzo kruchy i że właściwie autocenzura tkwi w każdym z nas dla świętego spokoju, czy z innych powodów dosyć przyziemnych jesteśmy gotowi na wiele, byle się nie za bardzo wychylać. Dosyć mało dzisiaj mówiliśmy do tej pory o bohaterze tej książki, prawda? Czyli o panu Morawieckim. Czy jak powstawała ta, jak pisał pan tę książkę, czy ona była pisana z jakąś taką intencją, że być może przyczyni się do, nie wiem, misji? Ona była pisana przede wszystkim z intencją, żeby opowiedzieć prawdę o powiązaniach Mateusza Morawieckiego i jego ojca, który jest związany z synem nie tylko więzią rodzinną, ale też polityczną od dawna, od bardzo dawna. No, o
Oczywiście myśl taka się pojawiała, ponieważ po mojej pierwszej książce o Antonim Macierewiczu on został zdymisjonowany. I z tego co wiem, doszło do tego, ponieważ informacje z mojej książki były omawiane szeroko w zachodniej prasie i zachodni sojusznicy z NATO zaczęli naciskać na polskie władze, żeby pozbyły się Macierewicza, żeby ten człowiek przestał być ministrem obrony. Natomiast w przypadku tej książki być może udało mi się zdymisjonować kogoś innego, zanim jeszcze ją skończyłem. Jedną z bohaterek tej książki jest protegowana Morawieckiego pani minister finansów, która odeszła. Kto wie, jak się nazywa pani minister, była minister finansów? Nie, finansów. Ona w mediach występuje jako Czerwińska, jako Teresa Czerwińska. Ona się naprawdę nazywa Tatiana Tumanowskis. Ona jest, wychowała się w sowieckim Dyneburgu, przyjechała do Polski. Nie tylko po ślubie zaczęła używać nazwiska męża, ale też imię, zaczęła używać innego imienia i zaczęła ukrywać swoje pochodzenie. Ona wystąpiła, co bardzo dziwne w przypadku ministra finansów, wystąpiła o prawo dostępu do tajemnic NATO, do tajemnic wojskowych naszych sojuszników zachodnich, a właściwie nawet nie wystąpiła, bo uzyskała je w dość dziwny sposób, bezprawny. I kiedy zacząłem wypytywać o tę sprawę, zacząłem pisać do Ministerstwa Finansów, pytając, w jaki sposób ona uzyskała dostęp do tajemnic NATO, to natychmiast poszła plotka o tym, że ona się poda do dymisji, a potem ona faktycznie się podała do dymisji. Odpowiedzi na to, dlaczego, w jaki sposób dostała to, po co, w jaki sposób dostała prawo do tajemnic NATO, dlaczego bezprawnie uzyskała ten dostęp, odpowiedzi oczywiście nie dostała. Zamiast odpowiedzi była dymisja pani minister. Co do Mateusza Morawieckiego, to rzecz jasna, jego dymisja byłaby absolutnie pożądana. On jest podobnym przypadkiem do Antoniego Macierewicza. W przypadku Antoniego Macierewicza kamuflażem dla jego rosyjskich powiązań była rola największego wroga Rosji, którego przed nami odgrywał. Mateusz Morawiecki z kolei próbuje kamuflować te powiązania, odgrywając najbardziej zachodnią twarz w rządzie PiS. On mówi po angielsku, on ma garnitur, krawat, bankierskie doświadczenie, kreuje się trochę na takiego człowieka zachodu. Natomiast prawda jest taka, że ma liczne powiązania z kremlowskim mafijnym oligarchą Michałem Friedmanem. Osobą tutaj ważną w tej książce jest też miliarder Tomasz Misiak, związany z ludźmi Kremla i związany na różne sposoby finansowo też z Michałem Friedmanem i z rosyjskim biznesem, który z drugiej strony miał liczne związki z Markiem Falentą i z Mateuszem Morawieckim. Związki i towarzyskie, i biznesowe też, które można łatwo udowodnić. Co ciekawe, Morawiecki również miał związki biznesowe z Markiem Falentą. Jedna z firm nadzorowanych przez Morawieckiego inwestowała w firmę Falenty. To jest w książce dokładnie opisane i Mateusz Morawiecki, kiedy w 2014 roku zeznawał w kontrwywiadzie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat afery taśmowej, powiedział, że nigdy nie spotkał się z Markiem Falentą. Ja natomiast znalazłem w internecie informację, że obaj panowie, i Morawiecki, i Falenta, byli członkami rady programowej pewnej imprezy i znalazłem informację, że odbyło się posiedzenie członków tej rady i wśród tych członków wymienieni są obok siebie Mateusz Morawiecki i Marek Falenta. To jest pytanie, czy Morawiecki skłamał w kontrwywiadzie na temat swojej rzekomej nieznajomości Falenty. Moje źródła mówią, że obaj panowie razem bawili się na imprezach urządzanych w Katowicach przez miliardera Misiaka, na imprezach, w których uczestniczyły hostessy, nie będące tylko hostessami, i gdzie panowie korzystali z usług seksualnych tych hostess, niektórzy panowie, niektórzy uczestnicy tych imprez, i byli równocześnie fotografowani, albowiem tu trzeba powiedzieć, że
osoby i kręgi, które opisujemy, mafia sądzewska, współpracująca z rosyjskim wywiadem wojskowym, od dawna, co najmniej od lat 90. stosuje taką zasadę, że stara się polityków fotografować i filmować w kompromitujących sytuacjach. Jak wiemy z pewnego raportu, dotyczyło to też samego Donalda Trumpa. Dlatego prawdopodobieństwo takie, że jakieś kompromitujące zdjęcia, chociażby takie, na których Marek Falenta i Mateusz Morawiecki razem się bawią, nawet bez żadnych ekscesów, takie zdjęcia mogą istnieć, ale do tych zdjęć nie dotarliśmy. Osoba, która twierdziła, że ma do dyspozycji takie zdjęcia, to z którą rozmawiałem, później przestała całkowicie się na ten temat kontaktować. Po tym, jak spróbowała te zdjęcia dla mnie uzyskać. Ale i bez tych zdjęć mamy dowody na to, że Morawiecki ma liczne związki z organizatorami afery taśmowej. Ponieważ Tomasz Misiak również był w tę organizację mocno zamieszany, również pisze o tym Grzegorz w swojej książce. Tomasz Misiak pełnił, jak się zdaje, rolę takiego wabika. To był człowiek związany wcześniej z Platformą Obywatelską, mający liczne znajomości też w kręgach politycznych, finansowych, biznesowych, i on zapraszał ludzi do restauracji, w których były podsłuchy, i odbywał z nimi długie rozmowy na różne tematy, ciągnąc ich za język w miejscu, w którym dziwnym trafem rosyjskie podsłuchy pracowały. Mateusz Morawiecki ma też inne powiązania z Rosją, nie tylko te związane z aferą taśmową, i bohaterem ostatniej części książki jest jego ojciec i jego niezwykle wątpliwa przeszłość w latach 80. we Wrocławiu, kiedy to założył organizację Solidarność Walcząca, która rozbijała jedność antykomunistycznej opozycji. Znajdował się wtedy pod ochroną SBC, która, jak mówią moje źródła imienne, jest wśród nich Władysław Frasyniuk, lider wrocławskiego podziemia. Źródła te mówią, że SBC wiedziała, gdzie się ukrywa Kornel Morawiecki. Najbardziej niepokojące jest to, że współpracownicy Morawieckiego znajdowali się pod ochroną Biura Studiów SB. To była elitarna, specjalna jednostka, która zajmowała się rozbijaniem opozycji, tworzeniem pseudoopozycyjnych organizacji, lansowała pseudoopozycyjnych liderów, opiekowała się też Antonim Macierewiczem. Jednostka ta współpracowała bardzo ściśle z Moskwą, po części także bez wiedzy Jaruzelskiego i Kiszczaka, ponieważ była związana z tak zwaną promoskiewską partią, z promoskiewską frakcją w partii komunistycznej, która to frakcja uważała, że Jaruzelski i Kiszczak są zbyt liberalni. Tak się dziwnie składa, że gdy widzimy związki z Biurem Studiów SB w przypadku kogoś w latach 80., to później widzimy związki z mafią sądzewską. To jest bardzo ciekawa prawidłowość. I kończąc już tutaj o Kornelu Morawieckim, warto odnotować, że Kornel Morawiecki ma swoją gazetę, która się nazywa Gazeta Obywatelska Prawda jest ciekawa. Ona ma znikomą ilość czytelników, natomiast mimo to wielka firma Cedrop od lat, już w 2014 roku, ale także i później, zasila tę gazetę swoimi reklamami, i robiła to także wtedy, kiedy Kornel Morawiecki w 2014 roku był politykiem marginalnym i prawie nieznaczącym. Tak się składa, że ta firma, kojarzona głównie z rynkiem mięsnym, oprócz mięsa i wędlin, zajmuje się również importem paliw z Rosji i Kazachstanu. I tak się składa, że na łamach tej gazetki Kornel Morawiecki w 2014 roku bronił Marka Falenty.